Cześć, z tej strony Mike, witam was wszystkich w ostatnim filmie w 2021 roku. Jeżeli ktoś nie widział, wczoraj wleciał fajny film a propos jak najłatwiej, najszybciej i w sumie bezpiecznie zbudować sobie jakiś kapitał albo na większą grę, albo po prostu szybko zarobić, to możecie nadrobić sobie ten film wcześniejszy. Teraz zajmiemy się podsumowaniem stricte typów, spekulacji albo tych moich pomysłów na grę z takim krótkim, zazwyczaj pewnie pół godziny mi wyjdzie, ale często mam nadzieję, że będzie krótko, takim podsumowaniem. No może są zwolennicy, że wolą dłużej, tak bardziej analitycznie, więc zobaczymy. Następnie jeszcze powiem wam, w zasadzie wyjaśnię, bo pewnie niektórzy z was widzą, że to trochę ten głos na jednym filmie jest taki, na drugim taki. No to upierdliwość niestety sprzętów technicznych, nowy sprzęt testujemy, bo mamy zamiar właśnie rozwijać się, iść to studio, o którym wspominałem, jeszcze w sumie wspomnę, i mikrofon, który jest dość dobry, coś zaczyna tutaj nam odwalać, pajacować i raz ten głos jest bardzo mocny, raz słychać echo, za moment co innego i nie wiem, tutaj spec, który tym się zajmuje, na razie wyjechał, ale obiecał mi, że to zrobi już po nowym roku, więc teraz nagrywam to, jaka wyjdzie ta jakość, taka będzie. Mam nadzieję, że po prostu to przeżyjemy, ale mówię, że tak to wygląda. Okej, jeżeli podobał Ci się film, to proszę bardzo, łapkę w górę. Jeżeli skorzystałeś w 2021 roku, to tym bardziej napisz komentarz, daj znać. No i wszyscy szykujemy się na nowy rok, wejście, żeby coś po prostu ugrać u tego bookmachera. Zacznę może przede wszystkim od serwisu podziemnetypy.com, który dopiąłem już do takiej fajnej formy, że jest on bardzo użyteczny, już coraz więcej typerów tu się pojawia, coraz więcej jest naprawdę wartych uwagi specjalistów w swoich dziedzinach. Piszecie maile, piszecie na Telegramie, odzywacie się, chcecie się spróbować, więc super fajnie. Tutaj mam jednego mega lidera, Vision. Zazwyczaj wspominam, no bo promuję tych najlepszych, robi mega robotę z tenisa stołowego. Mam nadzieję, że większość osób będzie tutaj do was dołączała. Przyszłość tego serwisu jest taka, że będę go rozwijał. Mimo, że jak ktoś może mi nie wierzyć, to jest taka trochę studia bez dna i naprawdę dużo miał zawirowań ten serwis, że w ogóle zacząłem go robić, to było takie marzenie, to marzenie się spełniło. Nie jest on jeszcze idealny, wymaga trochę poprawek. Będzie dużo usprawnień, typu na przykład AKO, typu dodatkowe funkcjonalności, które mam rozpisane, lub dojdą, powiedzmy, zakłady, mam nadzieję, typu połówkowe azjatyckie, gdzie ja gram i będę mógł się przerzucić z tych moich tabelek excelowych w pełni tutaj, bo ja dość dużo używam tego typu rynków. No więc przed tym serwisem jeszcze sporo muszę tutaj w niego pompować i nerwów, cierpliwości i finansów. Ja nawet tak szczerze to nie liczę, że on ten serwis kiedykolwiek jakoś, powiedzmy, się zwróci finansowo, ponieważ ta branża jest dość trudna, nawet w samej promocji takiego serwisu i też tych typerów bardzo dobrych nie jest wielu, ale z drugiej strony jest to super narzędzie właśnie, gdzie można spotkać osoby, które interesują się danymi sportami. Już na moim kanale widzieliście kilka właśnie fajnych materiałów o e-sporcie, o koszykówce, o hokeju, czy z Visionem często rozmawiam prywatnie, jeszcze się nie zdecydował na film, ale być może to uczyni i można właśnie też pośrednio wykorzystać właśnie ten serwis i do waszych zarobków, powiedzmy, jako typerzy, i żeby skorzystać z kogoś dobrych typów. No naprawdę tutaj jeszcze raz podkreślę, klasa, tutaj numer 1 w top 5 pana od czeskiego ping-ponga, że naprawdę nawet jeżeli ten serwis jest przepompowany finansowo, no to i tak można skorzystać tutaj pośrednio właśnie z wiedzy niektórych z osób. No dzięki temu serwisowi poznałem też właśnie Kamila, programistę, z którym stworzyliśmy jeszcze inną platformę, do której też zaraz wrócimy i powiem, jak to po prostu wyszło na przestrzeni tego roku, chociaż pierwszą miałem w topę, pierwszy programista w zasadzie mnie oszukał, sprawa sądowa i tak dalej, miałem już to wszystko zostawić, ale jednak ciągnę go do przodu, więc ja myślę, że za parę lat ten serwis, bo zamierzam, no mam nadzieję, że za parę lat jakby zakłady się jakby nie skończą całkowicie, więc zamierzam go pchać do góry, inwestować w niego i to będzie moja taka właśnie zabawka i fajne narzędzie dla innych, więc śmiało, jeżeli ktoś z was jest dobry w typowaniu, to tak jak mówię, może do mnie napisać, może się sprawdzić, możemy się dogadać, to wówczas jest układ win-win dla każdego. Jeżeli dobrze typujesz, to jeszcze sobie dodatkowo zarobisz.
to inni ludzie skorzystają. No i serwis też się rozwija, tak? Bo no głównie jest tutaj on po to, aby stwarzał nowe możliwości do typerów, którzy może niektórzy czują się zapomnieni, że nie ma tego typu miejsc za dużo już teraz. Pewne zostały miejsca już nie istnieją. Sam też pochodzę z jednego takiego miejsca zamkniętego, które się rozpadło. Dlatego właśnie postawiłem taki kanał i przez 4 lata go rozwinąłem do tych satysfakcjonujących mnie rozmiarów, choć na pewno nie są to duże rozmiary, patrząc na skalę YouTube'a, no bo dziś tu nagrywam, więc podsumowując, ten serwis, mimo że jest z nim ciągle trzeba coś tutaj robić, ciągle czegoś pilnować, usprawniać, bo ta mechanika automatycznego rozliczenia nie jest taka prosta, to i tak jestem mega zadowolony przez ten rok, że jest coraz więcej użytkowników i naprawdę niektórzy bardzo wartościowi typerzy w swojej dziedzinie i dzięki temu cieszę się z tego i mogę, mam dalej rozwijać serwis. Kto chce się spróbować albo po prostu nawet mieć darmowe typy wybranych przez siebie typerów, bo jest ich cała masa jak na tak młody serwis, to może oczywiście wejść, wystarczy kliknąć sobie w przycisk obserwuj, ktoś mnie to ostatnio pisał, i dostajemy w zakładce moi typerzy typy, ewentualnie możecie sobie kupić SMS-y, maile i tak samo dostawać powiadomienia o typach na skrzynkę mailową lub telefon. Dobra, zostawmy serwis podziemny typy.com. Co jakiś czas oczywiście będę informował, jakie są zmiany, jakie są plany. Plany są mocne, jest ich dużo, więc tutaj jakby mocno idę do przodu, znaczy idziemy w sumie i inwestujemy. Więc tak jak wspomniałem, dzięki temu serwisowi i ostatnich właśnie przemianach, bo ostatnio też zrzuciliśmy nową szatę graficzną, trochę usprawnień, poznałem programistę Kamila, z którym po prostu stworzyliśmy ten produkt komercyjny, a więc w zasadzie platformę szkoleniową, ale nie tylko, bo do skanerów skupiamy tutaj się na automatyzacji w zakładach bookmacherskich oraz skanerach z domieszką matematyki. Dlaczego w ten sposób? No bo value betting jest to do tej pory jedna z najpewniejszych dróg do tego, aby zarobić, ale z coraz bardziej ograniczanych. Kiedyś w czasach po prostu 5, nawet 10 lat wstecz, ja dobrze pamiętam te czasy, to ręcznie można było takich zakładów wyszukiwać sporo, kursy stały, niektórzy podorabiali się na tym sporo pieniędzy. Teraz w obecnych czasach wymagane jest jakby specjalistyczne oprogramowania. No to co zrobiliśmy tu nie jest to jakby pierwsze na rynku światowym, ale na pewno jest pierwsze na rynku polskim, że po prostu idziemy też skanery pod nasze polskie buki, tylko wiadomo, tam nas trochę ogranicza podatek. Odbyliśmy pierwsze szkolenie 18 września. Bardzo dużo osób wzięło w nim udział. Większość wzięło udział w szkoleniu online, ale na miejscu spotkaliśmy się z 15 osobami. Do tej pory już ta grupa szkoleniowa ma ponad 50 osób. No i możecie mi wierzyć, możecie mi nie wierzyć. Ja też będę po prostu z czasem, jeżeli ruszymy z tymi live streamingami, coś wam pokazywał i niektóre osoby, które będą chciały też wystąpić, powiedzą parę słów, jak to u nich wyszło, ale większość z tych osób, co zaczęła coś robić, bo nie mówimy o osobach, którzy pili albo byli i nic z tym nie zrobili, ma już bardzo fajne efekty, na pewno odrobiły jakby całą tą inwestycję w szkolenie, a niektórzy no naprawdę poszli grubo po bandzie, bo da się, to jest taki, mogę powiedzieć, że jakaś taka zachęta dla was. Teraz oczywiście, no cóż, mogę jeszcze wam powiedzieć, system partnerski, oczywiście jeżeli ktoś by chciał zostać naszym partnerem i zarabiać tutaj ze szkoleń lub sprzedaży skanerów, może to zrobić, wystarczy się do nas odezwać albo po prostu zarejestrować się jako partner i wygenerować sobie referral link i macie potem tam naliczanie zasobów. Czyli w zasadzie tak samo jakbyście rejestrowali się gdzieś w jakiejkolwiek innej afilacji. My niedawno uruchomiliśmy tutaj na tej platformie skanery, które możecie sobie kupić pojedynczo, jeżeli nie chcecie całościowego szkolenia, jeżeli dla was jest to za duża kwota, to możecie sobie sprawdzić pojedyncze po prostu opcje. No i tutaj na tą platformę komercyjną, bo w zasadzie tu już taki plan samo życie nam zgotowało. Mocno mamy zamiar ją rozwijać. Na ten moment mamy tyle produktów tutaj przygotowanych, ale tych produktów będzie więcej. Mamy też zamiar zaatakować trochę innych krajów, bo tam też ludzie grają, buki są trochę inne. Więc jest to taki naprawdę projekt fajny. On by nigdy pewnie nie wyszedł, gdyby nie serwis podziemny typy.com, bo tam
nawiązałem współpracę z drugim pasjonatem, czyli po prostu z Kamilem, który mimo dość młodego wieku ma bardzo, bardzo szerokie i duże pojęcie na temat value bettingu, wiedza programistyczna i masę innych rozwiązań, których pewnie większość z Was w ogóle nie wiedziała, że istnieją, więc tutaj uzupełniliśmy się. Stąd też platforma do szkoleń, do automatyzacji. Jeżeli ktoś chce skorzystać, no to wiadomo, to nie to, że ja cały czas tutaj muszę zachęcać i sprzedawać przy każdej okazji, ale uważam, że produkt jest tak dobry, że ja nie mam tutaj żadnych przeciwwskazań, żeby o nim nie mówić. Oczywiście czasem są, ale to są naprawdę pojedyncze komentarze, że ktoś tam wytknie, że po co wy to robicie, bo chcecie zarobić. Odpowiedź jest na to bardzo prosta. Nawet jeżeli zarabiamy, powiedzmy, jesteśmy w stanie zarobić w dziedzinie zakładów, to możemy zarobić jeszcze więcej w dziedzinie, powiedzmy, udostępniania czegoś innego, narzędzi. To jest po prostu, jak można gdzieś zarobić więcej w tych trudnych czasach, to czemu z tego nie skorzystać? A liczą się przecież jeszcze inne rzeczy, takie jak rozwój marki, takie jak spełnianie pasji, takie jak pomoc innym. Gdyby nie było tutaj zasady win-win, że nie dajemy czegoś dobrego, no to wtedy mógłbym się zastanawiać, że robię coś słabego, ale tak nie jest, bo wiem, jakie efekty osiągają niektóre osoby. Przyjdzie czas oczywiście na tą prezentację, ale to już w nowym roku, bo to wszystko, żeby pospinać w jedno, trwa długo. Dlatego też ten serwis podziemny typy.com, ja też muszę poczekać, aż Kamil tutaj pewne rzeczy skończy. Potem przerzuci się tam, to jest czas, który nie jest z gumy, inwestycje, które też trzeba dobrze rozplanować, plus jeszcze w jaki sposób to wypromować, plus jeszcze odpowiadać na Wasze pytania. Ja cały czas przecież jestem tutaj do Waszej dyspozycji na priv, a jak mnie nie ma kilka dni, to tych wiadomości potrafię mieć bardzo dużo, więc wszystko idzie swoimi krokami, ale zmierza ku dobremu, więc w sumie z obu serwisów jestem dumny i zadowolony, więc... Podsumowując, ten rok 2021 był on rokiem przełomowym, że dał jakby taki przełom tutaj w tym, co robimy. Raz, że szukamy fajnych typerów, którzy mogą zarobić na własnej wiedzy. Dwa, dajemy Wam narzędzia i możliwości do tego, żebyście sami ogarniali albo jakieś, powiedzmy, buki tam, gdzie mieszkacie, czy Polska, czy zagranica, albo jakby kompleksowe szkolenie, na czym to wszystko polega. Ale w sumie macie i tak tyle filmów darmowych z poradnikami, na czym to wszystko polega, że to jest mniej więcej ogarnięty, to sobie da radę i coś wyciągnie dla siebie. Ja za te filmy często piszecie, że spoko, fajnie, że tutaj właśnie oby więcej takich filmów. No i staram Wam się wrzucać, jak coś będzie fajnego, gdyby właśnie te serwisy się nie napędzały, że na przykład czasem trafi osoba na serwis, który zna się na jakimś sporcie dobrze, to i pewne rzeczy by też nie powstawały w ramach poradników, więc naprawdę tego kontentu darmowego jest całkiem dużo, a kontent płatny jest tylko dla tych, co chcą czegoś więcej uzyskać i potraktować poważnie zakłady. No mam nadzieję, że Wam to dobrze wyjaśniłem i teraz przeszedłbym po prostu do tego, co dawałem dla Was na YouTubie, ale też niektóre rzeczy lądowały na Facebooku, na Telegramie. To były jedne grupy premium, mówię, a potem resztę rzeczy darmowych, które pojawiały się na serwisie i zobaczymy sobie, jak to poszło w 2021 roku. Więc w zasadzie od tego, co możemy zacząć, to są grupy premium, to są wyniki. Dzisiaj podliczałem, jeszcze one w zasadzie w grudniu mogą się zmienić, ponieważ tam będzie jeszcze kilka meczy na jutro, ale już ten Sylwester chce mieć wolny, więc jeżeli tu się wyniki poprawią w jedną czy w drugą stronę, nie ma to wielkiego znaczenia, bo będą to śladowe ilości. Grupy premium, jeżeli ktoś z Was pyta, no to jest cały czas utrzymywany Patronite od 19 sierpnia 2019 roku. To była w zasadzie bardzo dobra decyzja. Ja tak też czasem myślę, czy już jestem w stanie podołać, żeby jeszcze te wszystkie grupy na Patronite ogarniać, chociaż tam nie ogarniam ich sam, bo zaraz do tego wrócimy, opowiem o nich trochę więcej. Ale jak ktoś chce z Was jeszcze pograć na Patronite, no to ma takie po prostu cztery grupy. No płatności są w zasadzie no niewielkie, bo nie można to nazwać jakby wielką płatnością, porównując na przykład tego do szkolenia, powiedzmy od 50 zł już są dwie grupy, Life i ACO, tu jest wszystko odpisane, można same sporty amerykańskie sobie wykupić,
można po prostu od 100 zł, to już jest grupa, którą ja w zasadzie nadzoruję, czyli tak no, nazwana powiedzmy VIP-owska, no i bestseller, wszystko za 160 zł. Zazwyczaj na tych grupach minimum 100 lub 150 graczy, to tylko po prostu dla mnie świadczy o tym, że macie w jakiś sposób przez to, co robię, do mnie zaufanie. Większość tych miesięcy jest udanych i tak cieszę się, że chociaż większość z was też się zmienia, są na tych grupach, zaraz ich potem nie ma, bo kupiliście ciekawości, ale takie 30% lub może trochę więcej osób jednak jest miesiąc w miesiąc i wynosi ona też wartość jakby z samych typów, a robimy to na różne sposoby, więc już wróćmy może do wyników. Jeżeli chcecie, nie wiem, dołączyć na nowy rok, sami się przekonać, nawet miesiąc spróbować, no to możecie to zrobić poprzez Patronite, jak na taki mały kanał. Myślę, że tutaj wsparcie jest bardzo dobre, które spokojnie mogę sobie przerzucać na przykład na serwis podziemnetypy.com i go ulepszać, więc to się naprawdę fajnie mi zazębia komercyjnie i biznesowo, tak mogę powiedzieć. Są w zasadzie cztery grupy, do niedawna były trzy, są cztery. Pierwsza grupa, ona nazywała się Research, później przekształciliśmy bardziej na live, bo to są typy live. No i prowadzi mój serdeczny kolega Przemek. On bardzo, bardzo dużo siedzi na telefonie, gra tych typów live. Wyniki są jakie są, ani w jednym miesiącu nie zaliczył minusa, chociaż było dość blisko. Ale z drugiej strony, no jeżeli to są typy live, to tam naprawdę wahania potrafią być takie, że możecie złapać coś lub linia spać. No to jest naturalne. Musicie brać to pod uwagę. No jeżeli też ktoś kupuje taką grupę, powiedzmy, i zależy ich na live'ach, no to musi wiedzieć, że przy tym telefonie trzeba być. Nie jest to bardzo dobre do komfortu gry, ale to jest jedna właśnie z grup, no i ona jest od opcji 50 zł, wynik świetny, ale nawet jeżeli ktoś gra i uczciwie on wszystkiego nie złapał, to jak będzie miał mniejszy wynik od nawet 30% czy więcej, no to i tak by wyszedł dobrze, bo jeżeli widzimy tutaj na tym wyniku, nie może być aż takie po prostu przekłamanie, że grając na tej grupie, jak ktoś po prostu w ogóle nie grał, żeby miał, znaczy jak w ogóle by nie grał, to by miał całkowity inny wynik, ale jak grał to i po prostu czegoś nie złapał albo mniejszą linię, to te wyniki nie będą aż tak drastycznie się różnić. Przynajmniej to jest takie moje zdanie. Druga grupa to jest moja, za którą ja odpowiadam. Tam też macie dużo rzeczy, które ja daję właśnie na YouTube i dawałem do tej pory, czyli Liga Holenderska, czyli europejskie puchary, właśnie takie rynki komercyjne, czy rzuty rożne, czy euro, które mega weszło. No i jak spojrzycie na te wyniki, to powiecie, no jakiś skam, że takie liczby po prostu duże przedstawia. Ogólnie też graliśmy 10 na 10 lub 5-10. Można sobie to potraktować jako 1 J lub pół J, więc tylko po prostu wtedy wystarczy przesunąć przecinek i będziecie mieli tego typu tutaj rozliczenia. No i na tej mojej grupie w zasadzie powiecie, czerwiec, skąd to się wziął taki wynik po prostu nierealny. Obejrzyjcie sobie moje filmy odnośnie euro, jak właśnie wyczułem te andery, że tam będzie to rwało ładnie. Całe euro praktycznie mega anderowe w rzutach rożnych oczywiście, więc stąd też takie liczby. Tutaj też wrzesień bodajże reprezentacje, też mega liczby. No i ja tam dużo kombinuję w sensie właśnie z takimi zakładami niestandardowymi. Pytacie mnie też, czy to wszystko jest na przykład do gry w STS-ie czy w innych bugach. No niekoniecznie, bo nie pogracie powiedzmy takich linii i tu i tam, tylko ja się nie skupiam właśnie co kto gdzieś może pograć, bo to już sam musi taka osoba, wchodząc na taką grupę, dostosować, czy będzie w stanie to grać, czy to jest dla niego, czy jest za dużo typów, czy za mało typów. Nie da się dogodzić każdemu. Ktoś, kto na przykład gra w, powiedzmy z Wielkiej Brytanii, to w ogóle nie ma żadnego problemu, bo on znajdzie tam sobie wszystko. Na tamtejszych bookmacherów w Polsce na przykład oferty są ograniczone pod względem handicapów azjatyckich, a szczególnie tych połówkowych. To rynki wszędzie wyglądają inaczej. Tak samo ja nie podliczam też podatku tutaj na tych grupach, bo każdy sobie to indywidualnie robi, czy mu się to opłaci, czy nie opłaci. To po prostu jest, są jakby tablice informacyjne z typami, jakie ja wybieram, czy jak wybierają my, jak wybierają niektórzy. Tutaj też na grupa trzecia, czyli grupa ACO, najmłodsza, najnowsza grupa, tu w zasadzie mamy zamiar podawać właśnie jakieś opłacalne ACO, chociaż nie zawsze tak jest, ponieważ dając opłacalne ACO ze skanera, jeżeli ja wyślę ten kupon, to ktoś może za moment już mieć inny kurs, bo tak się właśnie gra w value bettingu, więc te taśmy są mieszane. No i tutaj mamy jeden miesiąc, listopad na plus, ten grudzień prawdopodobnie będzie na minus, no wątpię, żeby coś się jeszcze takiego wydarzyło.
Więc to jest jedyna grupa, która będzie na minus. Znaczy u mnie 2 miesiące na minus. Ten grudzień też się klaruje. Ogólnie grudzień bardzo słaby wszędzie. Ale patrzymy całościowo na rok. Na grupę AKO ona chyba wystartowała od września lub października, tylko te pierwsze miesiące były takie bardziej testowe. Teraz już będziemy sobie liczyć. No i liczymy, że w nowym roku ten wynik tutaj też zrobimy jakiś sensownie. No i to jest taka grupa najbliższa właśnie do polskich buków w Streetce, bo AKO robimy pod to, ponieważ żeby zminimalizować ten podatek na promocje, które są dostępne legalnie u naszych bookmacherów. Więc jeżeli właśnie myślicie o takich Streetce polskim rynku, no to najprędzej ten. Chociaż tutaj z mojej grupy też nie ma żadnego problemu grać w 90% przypadków, bo ja też dużo komercji gram, tylko wiadomo, kursy mogą być trochę inne, marże mogą być trochę inne, no i ten jeszcze częsty podatek, ale to myślę, że większość z Was wie. Grupa Stany Zjednoczone, tak jak zobaczycie, to pół roku było na plus, pół roku było na minus. 613,8 jednostek ogólnie na plus. Bardzo mocne miesiące na początek tego roku, później już nam niestety nie szło na tych Stanach Zjednoczonych. To musicie wziąć pod uwagę, że to jest bardzo ciężki i trudny rynek komercyjny do gry. Tam ugrywać powiedzmy jakieś 5% yieldu jest bardzo, bardzo dobrym wynikiem i rzadko kto taki wynik osiąga, więc to jest taka też grupa dodatkowa. Tutaj też dziękuję użytkownikowi Bub92, że mi trochę pomaga w tej grupie, też od siebie daje typy, więc no jedziemy z tym tematem na pewno dalej. Nie liczę też yieldu w tym podsumowaniach, bo za dużo tych grup ja bym po prostu już nie miał życia, więc jeżeli ktoś z Was będzie następne typy widział, będzie chciał sobie podliczyć yield, to proszę bardzo, to też dodamy do tego, bo to jest podsumowanie roczne, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak wyglądały grupy premium, jeszcze raz pokażę, jeżeli ktoś chce w nowy rok wejść i spróbować lub zobaczyć, jak to wygląda u nas, no to zachęcamy i dziękujemy za wsparcie. Kwestia następna, czyli omówimy sobie grupę Cynk z podziemia. Już szczerze nie pamiętam, czy ta grupa jeszcze nie zahaczyła o poprzedni rok, ale to naprawdę bardzo mało typów wychodzi ode mnie. No i tak założyłem sobie, że jeżeli jest jakiś Cynk z podziemia, on zazwyczaj jest na YouTube, ale czasem zdarzyło się, że był na Facebooku, że był na Telegramie, bo po prostu nie byłem w stanie nagrać szybkiego filmu. To musicie brać pod uwagę, że to nie zawsze jest takie proste. No i na YouTubie słabo się typuje, bo trzeba dawać filmy wcześniej, dużo się może zmienić, dlatego ja robię tak, jak jest teraz. No jeżeli programista mi rozwinie serwis podziemne.com, to tam będę mógł wrzucać też więcej możliwości, bo oferta musi się trochę zwiększyć. Jeżeli chodzi o ten Cynk z podziemia, nigdy go nie podsumowywałem, więc możemy tutaj zobaczyć, że wyszło mega 20 tysięcy. Jeżeli byśmy grali za tysiaków, oczywiście po takich kursach, kursy na pewno były spokojnie do złapania, bo tutaj nie było jakiejś wielkiej szarży. Cashout, jedna opcja z cashoutem. Od nowego roku praktycznie nie będę się bawił w cashout, bo to nie jest tak, że ja go wrzucam tutaj na siłę, żeby podbić sobie statystyki, tylko chciałem Was bardziej uczulić na jedne rzeczy, że jeżeli ja Wam pokazuję, że gramy duży kurs na doga, a Wy zasypiacie, nie kontrolujecie tego, to potem naprawdę te wyniki mogą Wam się bardzo różnić, a tych sytuacji wbrew pozorów jest sporo. Mamy na przykład jakieś kursy 5, tak, niech będzie, końcówkę meczu i dają nam już satysfakcjonującą, powiedzmy, wypłatę około 80%, to lepiej to wziąć niż potem żałować, że ten kurs 5 nam nie wejdzie i w ogóle rozpierdzieli nam całą rozpiskę i cały zysk, więc a też tutaj pokazuję tylko najlepsze sytuacje oczywiście w tych cash-outach, gdzie się opłaca, a nie pokazuję, jakby się to wychodziło, jakbyśmy wszędzie to robili. To wtedy było już mega nieopłacalnie, więc prawdopodobnie będę tylko informował, gdzie co można było zrobić, a już tutaj jakiegoś podliczenia nie będę, bo po co dokładać sobie pracy. Najistotniejsze jest jednak ta pierwsza tabelka, a zazwyczaj jak ktoś tam kontroluje w miarę swoje pieniądze w grze, to wynik jest taki pośrodku w miarę realny. Ostatnie 3 cynki nietrafione w tych sportach walki. Dałem ciała, ale tutaj zobaczcie, że Joshua Usyk więcej zrobił profitu niż te nietrafione, więc staram się naprawdę tutaj selekcjonować te typy. Ostatnio mi nie wyszło, ale zobaczymy, jak będzie dalej. Jedziemy naprawdę na bardzo dużym plusie i rzadko, bardzo rzadko tutaj wrzucam Wam
moje wywody. Zazwyczaj to jest albo Liga Holenderska, albo drużyny holenderskie, albo gdzieś sporty walki, które lubię oglądać, ale typersko, jak wam później dojdziemy do tych sportów walki, nie zawsze mi to wychodzi. Dobra, eliminacja Katar, może trochę przyspieszę. Jak nie wiem, czy komuś w ogóle się chce oglądać te tabelki i podliczać. Podejrzewam, że nie, więc tylko przewinę tak na szybko, jak ktoś chce sobie zatrzymać, niech sobie zatrzyma. Ja sam robię sobie trochę pod górkę, bo chaotycznie to prowadzę, muszę też to usprawnić. To akurat nowy rok jest super, mega szansą, żeby tak zrobić, więc jeżeli byśmy grali tutaj też system trochę underdogi, znaczy nie trochę, nawet dużo underdogów, ale nie zawsze, plus jakieś handicapy na dogów, takie przejąłem na eliminację Mistrzostw Świata w Katarze, bo uważam, że kadry często tutaj są potknięcia właśnie faworytów z jakimiś słabszymi drużynami, ale często mamy też mega dysproporcje, gdzie gra San Marino na przykład z Anglią, no i wtedy tutaj typować to naprawdę jest loteria, więc pre-match byśmy wyszli na minus, jeżeli byśmy grali ako, nie było tych ako dużo, wyszlibyśmy na plus, 25,3 jednostki, czy przeliczone na złotówki, oczywiście zawsze gramy stówę na typ, 10 na 10 lub 5-10, ale w większości 10 na 10, z cash outem byśmy parę pewnie takich jakichś większych kursów uratowali, ale no, tak jak już wam mówiłem o tym cash outcie, raczej tego już nie będzie, bo nie ma sensu tej dodatkowej roboty. Jak ktoś wie, gdzie reagować, to przez ten rok oglądając ten kanał się nauczył. Euro 2021, no to w zasadzie moja chyba po lidze holenderskiej największa chluba. Turniej udało mi się dobrze wytypować, następny mógłbym wytypować o wiele gorzej, ale chodzi mi o te rzuty rożne, o te andery, które zaraz też po prostu przedstawię, że wyszło to bardzo, bardzo dobrze. Oglądałem kadry, patrzyłem na statystyki i andery w rzutach rożnych bardzo często na euro padały. Ktoś mi nie wierzył, ktoś pisał, że jak to. Oczywiście na polskich bukach jak zawsze mamy problem, żeby pograć wyższe linie, ale nawet nie grając wyższych linii można pograć mocniej taką linię, powiedzmy 11, 12,5, no bo niektórzy bukmacherzy boją się z tymi kartkami czy z różnymi wystawiać, żeby za bardzo nie dostać po tyłku, albo jak wystawiają te wysokie linie, to też nie jest tak, że pogracie sobie za 1000 zł linię, powiedzmy 17,5, więc tabelki poglądowe, ale myślę, że jak ktoś po prostu otworzył to, co ja mu dawałem, no to nie ma szans, żeby nie był zarobiony. Binans jakby ogólny euro to 25,114, Włochy mistrzem świata, trafiłem kurs 15, nie wierzycie, odpalcie sobie tamte filmy, bo oczywiście pewno zdarzą się jacyś hejterzy, co powiedzą, że nie, że to ściema, ale filmy na szczęście są. Bilans faza grupowa, bilans rożne faza grupowa, typy własne, over system lekko, underdog i wszystko w zasadzie wyszło na plus, czyli to całe euro, mega sprawa. Euro corner i tutaj całkowity, to już cornery nie tylko w fazie grupowej, 30 160. Oczywiście jeżeli uważa, że kursy były za duże lub nierealne, to odlicz od wyniku 30-40%, no i tak dostanie duża suma, no bo niektórzy z was pisali przecież, że te kursy nie są realne. No oczywiście były realne, były na becie, bo ja stamtąd brałem te kursy, wam po prostu wstawiałem, szczególnie tych niskich anderów, tak 5,5 czy tam 4,5 nawet były, 5,5 do 8,5. Na polskich ciężko o takie kursy i ja wiem, ale jakbyście nawet pograli te niższe z marżą lub na przykład jakieś 8,5, który był razy 4, a nie rozkładając, to nawet byście mniejszą marżę zapłacili. To i tak myślę, że można było dojść do tego wyniku. Chodzi mi bardziej o to, ile, zobaczcie, tych anderów wpadało i jakie to były wystawiane na to kursy. Nawet dwa, Anglia, Chorwacja, to naprawdę na tych niektórych bukach to te kursy były dość mocne. O, jeden corner, Portugalia, Francja. Więc zostawiam wam z przemyśleniami, to wyszło fajnie. Oczywiście ja wątpię, żeby ktoś wszystko otworzył tutaj i zarobił tyle i zgarnął tyle, bo to też nie jest takie łatwe tyle typów grać. Dlatego te typy są bardziej tak pokazane, żebyście coś dla siebie wynieśli albo sami spróbowali według własnego budżetu strategii. Ja nikomu nie każę oczywiście grać, to jest kanał informacyjny, jak to mogło wyglądać. Kornery ogólne, czyli ogólne, które przedstawiałem na kanale, nie było ich dużo w tym roku, ale to zazwyczaj też widzicie, to były kadry, na kadry grałem na te andery i to się sprawdza, to się do tej pory sprawdza. Jeżeli nie wierzycie, to sprawdźcie sobie jeszcze jakieś kilka kolejek
w graniu na kadry. Co jeszcze? Parę lig wam oczywiście polecałem, jak Australia. Australia ostatnio, no graliśmy ją w grudniu, to cienko. Tam graliśmy na overy. Liga norweska, Wyspy Owcze. Trudne ligi do gry, bo późno są wystawiane kursy, albo w ogóle czasem nie są, więc ciężko było kontynuować te niektóre serie zrożnych na tych ligach, które chciałem, więc to jest bardziej na takich grupach telegramowych dla koneserów. Jak jest coś wartego, to wrzucam, jak nie, no to trudno, omijamy. Suma summarum, na kadrach też by wyszedłby mega bilans, 11,516 tysięcy, Norwegia, Holandia, 3 rożne tylko, San Marino, Anglia, 5 rożnych, a pomyślelibyście, że tutaj będzie grat goli. Rożne, przede wszystkim dziki rynek, nie obchodzi nas kto z kim i dlaczego, tylko jedziemy równo albo tą tabelkę, albo można po prostu zagrać jeden under 8,5 mocniej i to nawet nie wiem, czy nie wyjdzie lepiej, bo te marże tu przy dużych kursach już są duże, więc myślę, że ten system zdecydowanie by wyszedł lepiej, jakbym to wszystko podliczył. Ale chcę wam po prostu pokazać, jakie kursy potrafią wchodzić. Znaczy chciałem. Dobra, nieważne, wyszło fajnie. Następna kwestia, europejskie puchary. Tutaj było tego bardzo dużo. Jeżeli ktoś chce, naprawdę ma ochotę, ale wątpię w to, to mu przelecę. Wszystkie mecze, które graliśmy. Oczywiście ten rok był też dużo w pandemii, więc dużo mieliśmy też takich przestojów. Więc gra taka na całego to w zasadzie się zaczęła od tego sezonu, ale sporo tego było, co wam po prostu wrzucałem, to są YouTube'owe rzeczy. Gdybyśmy grali, no już, gdybyśmy grali bilans europejskich pucharów 1077, policzając to z cash out tyle i tyle. A jest jeszcze jedna kwestia, gdzie ja nagrywam na YouTube, że staram się dawać wysoki kurs od portala, może nie zawsze najwyższy, jak jest, jak powiedzmy, jakiś book no name, bo tam sporo tych booków na od portalu jest. Można by to oczywiście uśredniać. Czasami jak jest na dogów, na przykład w lidze holenderskiej, jeżeli widzę, że tam jest kurs 6, a on skoczył na kurs 9, a chciałem to zagrać, no to bardzo prosto można to jeszcze zagrać, potem patrzeć na te kursy na podbicie, więc nie jest to takie sztuczne nabijanie, tylko cały czas o takich rzeczach informuję, podobne rzeczy się dzieją, bo ja swoich typów raczej nie zmieniam, a nie ulegam też presji temu, że ktoś zagra, powiedzmy, masa osób zagra, powiedzmy, na Chelsea, a ja chciałem zagrać na przykład na Brighton i okaże się, że ta Chelsea, mimo że ten kurs spadł, ona jeszcze sobie nie wygrała, a Dog, który chciałem zagrać, on nabiera większego kursu, więc obserwujcie, tak, jeżeli chcecie w ten sposób. Następna rzecz, czyli moja chluba i duma, czyli Liga Holenderska, bilans sezonu. Przelecę wam ten sezon, od początku go sobie rozkminiamy. Tutaj nagrywam wam te odcinki, a w zasadzie co tydzień z Ligą Holenderską. Ostatnio też, a właśnie AKO, widzę, że zapomniałem wam podsumować. No ale to nic strasznego, bo nie było aż tak dużo tych AKO. No i tak jak widzę, tak jak one wchodzą, to o, tutaj to by były pewnie na plus, no szkoda, ja zapomniałem. I okej, okay. Ostatnia liga, kolejka Ligi Holenderskiej rozwaliła tutaj moją spokojną głowę, bo naprawdę bardzo fajne wyniki tam udało się osiągać. I ostatnia kolejka to jest po prostu jakiś dramat. Tutaj wyniki raz, że underowe, a dwa praktycznie nie pokrywały się z tym, co ja sobie tam typowałem. I okej, okay, i tak będzie. I musicie być na to przygotowani, jeżeli chcecie grać. Liczy się długi termin gry, więc ta kolejka naprawdę zabrała nam sporo, 1255, więc gdyby to, ta kolejka nawet była na minusie, ale na takim połowę mniejszym, czy ogólnie okolice zera, bo zazwyczaj ja nie miałem takich wielkich minusów na lidze holenderskiej, jak sobie prześledzicie, tylko to były małe minusy, więc tutaj to ja mogę się pochwalić, tą ligę holenderską oglądam od wielu lat, z powodzeniem ją typuję. Mam dobry yield, nawet jak wcześniej prowadziłem swojego bloga beta, to on oscylował w granicach 10, a w niektórych sezonach naprawdę dochodził do 20. Teraz tego nie robię, no bo mam swój serwis, to i niedługo pewnie tam się przerzucę z tym typowaniem. I jeżeli chodzi o dalsze kwestie,
to udało nam się bilans sezonu na 314,1 czy tam 3141 zł. Bilans sezonu cash out, no to powiedzmy, że gdzieś tam po środku, tak jak tłumaczyłem, że mam z tym z cash outem. Szkoda tej ostatniej kolejki, tylko naprawdę dwa mecze i mega, mega pech. Sparta Valve, jak oglądałem, mogło paść sporo więcej goli. PSV, Orły, niepotrzebny kier. No mógłbym tak tutaj wyliczać, powiecie zaraz, a tłumaczy się, po co on to robi, po co się tłumaczy. Tylko, że mówię, jak oglądam, to dasz mi czasem wewnętrznie irytuje taka sytuacja, że jak wam, wiecie, nie wejdzie z 18 meczy 16, no to idzie się zdenerwować, tak? No nie, przepraszam, 15, bo jeden zwrot tam mieliśmy, a naprawdę były kuriozalne sytuacje. Jeden gol do Ajaxu zabrał i mieliśmy 3,5. Kurz Utrecht cisnął i nie wycisnął w końcu. Głupia postawa Groningen w czwartej minucie, czerwona kartka. No ja to wszystko pamiętam, bo oglądam te mecze, bo tak naprawdę pewnie by z tym Alkmaar powalczyli lepiej. Vitesse tylko 1-0, a miażdżyli. I dobra, no wytłumaczyłem, widzicie sobie tą kolejkę, ale tak nie należy robić. Po prostu to jest sport i tak będzie. Raz będzie zielono, raz będzie ultraczerwono. Ważny jest ten wynik końcowy. No dobra, czyli została nam jeszcze jedna rzecz. No i tutaj mam to najsłabiej poselekcjonowane, bo ja, jak widzicie, próbowałem czasem dawać wam jakieś gale MMA. Czy to było KSW, czy to była gary freakowe, fame MMA, innych raczej nie ruszałem, bo tego wszystkiego jest bardzo dużo, a nagrywać to też trochę z tym schodzi. I były jeszcze w zasadzie, a Gromda była, ostatnio tutaj wam wpisałem, bo gdzieś te typy indziej wysłałem, 0,5, czyli 500, czyli to jest taki minus minusowy. Ten minus mógłby być większy, tylko nie wiem, gdzie jeszcze inne te typy wstawiałem, pewnie gdzieś na Telegramie, prowadzę to chaotycznie, więc te moje typy sportów walki, powiedzmy jakichś pojedynczych, gdzie szukałem underdogów, one nie wyszły za dobrze, szczególnie w KSW to widać. W Gromdzie to też jest specyficzny sport, nie to, że znów się tłumaczę, tylko ostatnio mi na przykład nie poszło mocno i tu raczej trzeba szukać innego typowania na faworytów, jakieś taśmy robić, a w polskich bukach najpierw gdzieś tam bezpodatkowo sobie jakiegoś trebla zrobić i w ten sposób zaatakować. Więc wnioski mam po tym roku, że te gale freak fightowe KSW czy Gromdy, no nie popisałem się tutaj. Ale okej, no znacznie lepiej mi poszło na przykład, gdzie jest cynk podziemia, tam mieliśmy kilka walk bokserskich, no robotę zrobił mi Usyk, ale później też nie trafiłem Kownackiego, a w Gromdzie nie trafiłem Kalidowa, no mimo, że oglądam, lubię to, jednak nie zawsze mi się tutaj udaje trafiać tak wysokie kursy, powiedzmy tak jak na Eredivisie, gdzie to oglądam, ale zobaczymy, pewnie będę wam rzucał, bo po prostu lubię, jak pojawią się streamy, to już w ogóle będzie ciekawie na tych galach. No i w zasadzie to wszystko z typów, wyjaśniłem wam podziemne typy, .com, nasz serwis odnośnie skanerów i wszystkie spekulacje, jakie tutaj wrzucaliśmy. Jeżeli o czymś bym zapomniał, coś przeinaczył, czegoś zapomniał, nie robię tego świadomo, nie mam nic do ukrycia, możecie mi napisać, wygarnąć w komentarzu, czy cokolwiek, czy gdzieś jest jakieś nadużycia. Mówię, ja staram się to robić transparentnie, bo dlatego później mogę liczyć na tyle osób, które do mnie pisze i na tyle osób, które chce ze mną współpracować, więc to jest dla mnie win-win. I tyle w zasadzie na ten ostatni film w tym roku, no to chcę wam życzyć wszystkiego najlepszego. Jeżeli jesteśmy przy tematyce zakładów, no to oczywiście samych zielonych kuponów wygranych, tak to się mówi. Ale co najważniejsze jest dla nas, no to zdrowie, bo jeżeli mamy zdrowie, to mamy wszystko, zawsze jesteśmy w stanie zarobić, zmienić złe nawyki, a jak nie mamy zdrowia, no to możemy nic nie zrobić mimo chęci, więc to jest najważniejsze w życiu, a nie tyle, ile zarobiliśmy, czy tam zarobimy, czy w ogóle. Pamiętajcie o tym, bo w nowy rok wchodzi, trzeba pewne tutaj w życie założenia i na pewno wejdą jakieś postanowienia. No ja też swoje mam, muszę też trochę tutaj może bardziej zadbać. Raz i o zdrowie i lepszy komfort. Niektórych rzeczy wy też pewnie macie, a bukmacherka to tylko dodatek. Jak ktoś lubi, to polecam, ale oczywiście uważać, żeby też na zdrowiu tutaj nie nadszarpnąć się, czy na przykład nie uzależnić się od uwalania pieniędzy i degradacji własnego życia. Też był taki materiał w poważnej gadce w playliście o uzależnieniu. Można łatwo się pogrążyć, więc wszystko z głową. Ja informuję, jak można, wyróbcie jak chcecie. Mam nadzieję, że wiele z was osób jednak przez ten rok skorzystało, co mnie ogląda.
Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, będę bardzo zadowolony z tego faktu. Plany na 2022 to przede wszystkim bardzo mocny plan, że wejdziemy sobie z Kamilem na pewno i z kilkoma jeszcze innymi osobami. Niektórzy to będą goście, niektórzy to będą znajomi, niektórzy to będą dobrzy typerzy z live streamami. Będziemy tutaj wałkować te skanery, pokazywać, jak one działają. Czyli skorzystacie wy na pewno darmowo, bo jeżeli będziemy robić ze skanerem live airball typy na live, to będziemy pokazywać, co gramy. Jeżeli będziemy jakieś kleić taśmy na polskich bukach, też będziemy pokazywać i ogólnie, no, jeżeli będziecie oglądać nasze live'y, to myślę, że będziecie zadowoleni. Pod tą stronę chcemy iść, bo takie nagrywanie tabelek jest trochę nudne. Jeszcze jak ogląda się to za 40 minut albo za 30, no to wiecie. Rozwój platformy szkoleniowej, będziemy wprowadzać nowe booki, szukamy partnerów. Chcecie z nami współpracować tutaj na komercyjnej drodze rozwoju tego sport biznes, to zapraszamy. To jest nowość, więc my tu wierzymy, że jakiś tam sukces na tej płaszczyźnie odniesiemy. Rozwój nowych opcji, szukamy nowych dobrych typerów na podziemnetypy.com. Pewnie jeszcze jakieś fajne rzeczy się pojawią. Idziemy o krok dalej, więc dziękuję za uwagę. Jeżeli wytrwałeś w tej długiej, nudnej pogadance, jak to było w 2021, to na pewno wytrwasz w 2022, bo będzie lżej, przyjemniej, ładniej, ciekawiej i dużo fajnych rzeczy dla was. Nie mówię tylko o rzeczach właśnie płatnych, bo dużo jest cały czas tego kontentu darmowego, a ci, co decydują się na wejść na szerszą współpracę, to jest jakiś ułamek z tego, co osób nas ogląda, więc piona dla wszystkich. Będziemy starać się dobrą robotę, o ile uważacie, że tak jest, i do następnego. Widzimy się już w nowym roku, a w zasadzie ligi nie wracają tak późno, bo 15 stycznia już gra Liga Holenderska, więc będziemy się widzieć. Mam nadzieję, że może już po prostu na jakiś nawet live streamie z typami, a jeżeli jeszcze się nie wyrobimy z tymi technicznymi rzeczami, no to w starej formule. Dzięki, pozdrawiam jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i udanego nowego roku, no i tych zielonych kuponów. Cześć, pozdrawiam was, Mike.